uczucia. To jest muzyka dla każdego. Może jej słuchać moja mama, moja babcia. Ja sama przy niej się dobrze bawię. Już czas, aby zaprosić Was na Dni Kultury Gminy Gniewino. Zarezerwujcie sobie trochę czasu na początku grudnia i przyjdźcie do Centrum Kultury w Gniewinie. A co dokładnie się będzie działo, powie nam nasz dzisiejszy gość, pan Waldemar Szczypior, dyrektor Centrum Kultury i Biblioteki w Gniewinie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Panie dyrektorze, na początek sprostowanie, bo coś się dzieje na szóstce podobno. No tak, jedzie się, ale jak w konie, że tak powiem. Powolutku. Ale dojechał pan i z tego się bardzo cieszymy, bo bynajmniej powie pan, co się będzie też działo w gminie Gniewino, no bo tam nie lada atrakcje. Zacznijmy może od przypomnienia. Kiedy to wszystko i gdzie? No zaczynamy już w piątek wieczorem w Centrum Kultury w Gniewinie, wieczorem o 19:00. Koncertem naszej orkiestry Dęty z okazji 20-lecia istnienia. Tu zapraszamy wszystkich, oczywiście sympatyków, rodziny orkiestry do sali widowiskowo-kinowej w Centrum Kultury. W niedzielę mamy za to 10-lecie naszego chóru, a pasjonatą tutaj zapraszamy do kościoła w Kostkowie na godzinę 13:30. Myślę, że też ten kościół będzie wypełniony po brzegi, żeby chór miał ciepło i się dobrze śpiewało. Panie dyrektorze, od kiedy świętujecie Dni Kultury Gminy Gniewino i jaki jest w ogóle cel tego świętowania? Od kiedy świętujemy? Dobre pytanie. Od wielu lat. Konkretnie nie pamiętam, kiedy zaczęliśmy, ale to już też będzie chyba naście na pewno lat. A celem jest tego takie pokazanie z jednej strony, co robimy w Centrum Kultury, a z drugiej strony też stworzenie możliwości, szczególnie dla dzieci, młodzieży, która chodzi często na różne zajęcia w Centrum Kultury, tak jak i w kółkach zainteresowań w szkołach naszych, stworzy możliwość pokazania tego, że po prostu mają te dzieci tą możliwość wyjścia na scenę, wystąpienia przed swoimi znajomymi, rodzicami, taką motywację chyba myślę, że na plus. No dobrze, co oprócz tego proponuje Centrum Kultury i Biblioteki w Gniewinie? No bo wspomniał pan, że młodzież, dzieci. Co jeszcze? No tak jak mówiłem, właśnie to w poniedziałek mamy prezentację szkół. Wtedy też mamy jeszcze prezentację naszych uczniów, którzy uczą się grać na gitarze, na fortepianie. Oczywiście zespoły taneczne, które u nas działają, występujemy, zespół folklorystyczny na Dolanie, nagroda księdza Galasa, Złoty Stolem Kultury, który przyznajemy co roku za nasze zaangażowanie w naszą działalność kulturalną. No tak wiele można powiedzieć innych rzeczy, a także wystawa plastyczna naszych dzieciaków, którzy chodzą na zajęcia plastyczne. Zatem nudą nie wieje, coś się dzieje. Myślę, że tak. Nawet zrymowałeś. Nie czuję, jak rymuję. No, tak bywa czasami. Zaczynacie 2 grudnia. Tak. To już bardzo weekend. Blisko 6 grudnia. Jak 6 grudnia, no to Mikołaj będzie w Gniewinie. A oczywiście, Mikołaj musi być. 6 grudnia we wtorek od godziny 16 do 18 mamy gry, różne zabawy dla najmłodszych. O 18 przedstawienie teatralne. No i po tym przedstawieniu już zapraszamy na spotkanie z naszym świętym Mikołajem. Czy na spotkanie ze świętym Mikołajem tylko grzeczne dzieci są zapraszane, czy te mniej grzeczne również? To znaczy na pewno grzeczne, a te mniej grzeczne, czyli chodzi o mnie, to ja nie wiem, czy ja tam dam radę, czy do niego... Ale dlaczego tak od razu z taką krytyką, panie dyrektorze? No zobaczymy, jak mi tam Mikołaj będzie kiwał, że mam przyjść, to wtedy... Ale znaczy, skoro że... coś się dzieje, skoro opowiada pan o tym przed chwileczką na antenie Radia Kaszeby, że coś tam się dzieje dla dzieciaczków i nie tylko, no to jest chyba dobrze. No myślę, że bardzo dobrze, ale to można też powiedzieć, że to wszystko się dzieje dzięki temu, że mimo tych trudności finansowych, które są, to jednak w budżecie gminy Gniewino to wszystko się, można powiedzieć, znajduje na to pieniądze, które można przez cały rok to prowadzić, a tutaj jeszcze trzeba nawet wspomnieć o tym, że głównym sponsorem to jest PJ, w skrócie Polskiego Elektrowni Jądrowe, tak, które nam tutaj pomogły, że tak powiem, zorganizować same Dni Kultury gminy Gniewino, ale całą działalność przez cały rok, no to jest głównie z budżetu gminy finansowana. Ja tylko chciałam jeszcze do tego Mikołaja wrócić, bo mnie to wcale nie zdziwiło, że ty zapytałeś o to, czy tylko grzeczne dzieci dostaną. Wybieram się do Gniewina akurat. To wszystko, panie dyrektorze, w najbliższy weekend. To znaczy nie, bo to jest najbliższy weekend rozciągnięty, można powiedzieć, przez cały tydzień. Zapraszamy na nasze strony internetowe, tam są szczegóły, co kiedy można zobaczyć. Kończymy to w następną niedzielę 11 już występem teatralnym naszej zaprzyjaźnionej grupy Stuchlina,
która do nas co roku przyjeżdża w tym czasie i zawsze się prezentuje i ma stałą i bardzo dużą widownię. Trzeba też tu jeszcze wspomnieć, że cały ten rok nasz w gminie Gniewino jest taki, można powiedzieć, jubileuszowy, bo to akurat w tym roku jest dziesięciolecie, można powiedzieć, pobytu drużyny hiszpańskiej u nas, kiedy było to Euro 2012, wtedy oni zdobyli te Mistrzostwo Europy. Ale też 30 lat klubu sportowego Stolem i korzystając z okazji całemu klubowi, wszystkim piłkarzom, fanom i kibicom chciałbym tu złożyć serdecznie życzenia z tej okazji. No właśnie, ja chciałam zapytać jeszcze a propos, powrócić do Hiszpanów, bo pięknie jest w gminie Gniewino, prawda? Z tych obiektów, które zostały jeszcze po Hiszpanach, tak można by było powiedzieć, można korzystać. Oczywiście, dziękuję. Jak pani sama powiedziała, pięknie jest w gminie Gniewino. Serdecznie zapraszamy wszystkich do korzystania z tego właśnie, z tych naszych, można powiedzieć, dobrodziejstw, które zostały po tym właśnie pobycie Hiszpanów. Znaczy to Euro 2012, ta pobyt tej drużyny w Gniewinie, myślę, że to było też, tak jak tam mówimy, jeden z najważniejszych, największych wydarzeń w powiecie wejherowskim, może nawet szerzej troszeczkę. To ja bym chciał jeszcze zapytać, skoro już jest pan u nas w studio, dyrektor Centrum Kultury i Biblioteki w Gniewinie. Jak z poziomem czytelnictwa w gminie Gniewino? Coraz więcej chętnych czytelników? Myślę, że to się utrzymuje na stałym poziomie. I tak powiedzmy sobie, że nie jest tutaj, nie jesteśmy na pewno najgorsi w tej kwestii i to idzie zawsze w dobrą stronę. Ale porównując czas przed pandemią i teraz, czy to jest bardziej na plus, in minus? Jak pan dyrektor to widzi? Ja widzę, że to wraca do normy. Wszystko wraca do normy. Trochę w innym wydaniu. Trochę to jest, każdy się po prostu pandemię zagubił. Niektórzy, może nawet, którzy byli zaangażowani w jakieś ruchy, jakieś działalności, to pandemia stworzyła takie działania, że to im stworzyło możliwość wycofania się. Mieli po prostu pretekst, żeby wycofać się z jakiejś działalności, z jakiejś swoich pasji. Ale teraz to ciężko, ale powoli wraca. Jest teraz coraz tego więcej. I myślę, że będzie to w dobrą stronę szło. Wraca na odpowiednie tory. Czy mieszkańcy gminy Gniewino są spragnieni kultury? Są spragnieni czytania, powrotu? Tak jak już powiedziałem, że myślę, że tak, bo to widać po ruchu w bibliotece, który tam jest, który się dzieje. Ludzie przychodzą, czytają na miejscu. Jest tak cała działalność kulturalna, która, można powiedzieć, wraca do normy, która odżyła. I jest to wszystko na dobrych torach, jak pan powiedział. A oprócz Dni Kultury Gminy Gniewino, co przygotowaliście dla swoich mieszkańców do końca roku? No się do końca roku, to można powiedzieć, to już jest to, bo to zaczynamy się, są spotkania opłatkowe, które są w różnych grupach organizowane. Planujemy koncert kolęd, ale to już będzie w nowym roku w wykonaniu naszych właśnie uczniów, dzieci na fortepianie, na pianinie. To też zapraszamy naszych przyjaciół z Ukrainy, które chodzą do szkoły, żeby tutaj właśnie 6 to mamy Trzech Króli, więc 4 w środę wieczorem planujemy taki koncert kolęd. Mamy jeszcze oczywiście filmowe czwartki, i tam może tak wszystko można powiedzieć, na stronach zobaczyć. To jest pięknie, jest dobrze. No już ferie mamy w połowie stycznia w tym roku. Trzeba o feriach myśleć. No właśnie, no to myślimy o tych feriach. Co macie przygotowanego dla najmłodszych dzieciaczków? A na razie to jest niespodzianka. Zobaczymy, co się uda wszystko zorganizować. Mm-hmm. Plany już są, ale nie będę tutaj w tej chwili ich zdradzał. Myślę, że nie będzie im się nudziło. Czy do tych planów jest potrzebny śnieg? Będzie mile widziany. Dyplomatycznie. Podpuszczasz. No jak nie, to jest niespodzianka, to niespodzianka. Dlaczego? No, jeżeli ktoś nie ma planów, no to proszę bardzo, może do gminy Gniewino podjechać w ferie. Nie będzie się nudził. No, Będzie się nudził. Dlatego trzeba sprawdzać na stronie gniewino.pl kalendarz wydarzeń, jakie imprezy gmina przygotowała dla swoich mieszkańców i nie tylko. Dobrze się żyje w gminie Gniewino? Ja w Gniewinie pracuję już 20 lat, a żyję od urodzenia w gminie Wejherowo, więc jestem taki... Rozdarcie wewnętrzne. Ale na mi się dobrze pracuje, a bardzo dobrze mi się żyje w górze. No to na koniec naszej rozmowy, panie dyrektorze, zapraszamy na dni. Przypomnijmy, kiedy, gdzie? Zapraszamy wszystkich chętnych miłośników naszej, można powiedzieć, owoców naszej pracy w Centrum Kultury, czyli 2 zaczynamy koncertem orkiestry wieczorem o 19. W niedzielę mamy chór Apasionato w Kostkowie, 13:30. W poniedziałek o 10 szkoły do 12 się prezentuje Centrum Kultury. Wieczorem mamy koncert gitarowy. We wtorek gitarowy i pianino,
We wtorek jest oczywiście Mikołaj przyjeżdża, to może i my się załapiemy tutaj na to spotkanie z Mikołajem, jakiś cukierek wpadnie. No i tak jeszcze w środę, jeszcze mamy też, tu już poza Dniami Gminy Kultury, w czwartek mamy spotkanie z seniorami, gdzie bierzemy udział, to już tak poza 30-lecie Stolemu, no i 11 już zakończymy to występem Pospolite Ruszenie Teatru Struchlina. A o tym wszystkim opowiadał, zachęcał i zapraszał Waldemar Szczypior, dyrektor Centrum Kultury i Biblioteki w Gniewinie. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję i do usłyszenia w Gniewinie. Do usłyszenia. Radio Kaszebę. Jesme dlewaj.